dobry, nazywam się Maria Marcinek i witam Państwa w kolejnym odcinku serii poświęconej przetwarzaniu sygnałów. Tym razem tematem filmu będzie analiza widmowa w Simulinku. Do tej pory wykonywaliśmy wszelkie obliczenia w MATLABie, teraz natomiast przejdziemy do Simulinka, który jest bardzo wygodnym środowiskiem, m.in. do graficznego projektowania systemów przetwarzania sygnałów. By efektywnie z niego korzystać, potrzebujemy mieć licencję na moduł DSP System Toolbox. W modelu simulinkowym, który przygotowałam do tego filmu, umieściłam źródło sygnału, które będziemy poddawać analizie. Jest to suma trzech składowych, dwóch sygnałów sinusoidalnych o częstotliwościach 30 i 50 Hz różnej amplitudzie oraz szumu gaussowskiego o zerowej średniej i odchyleniu standardowym równym 1. Częstotliwość próbkowania wynosi 1 kHz. Uruchomię teraz symulację, żeby pokazać Państwu sumę tych sygnałów na viewerze. Skorzystamy z dwóch sposobów wyznaczenia, jakie częstotliwości pojawiają się w sygnale wejściowym. Jeden z nich to zestaw podstawowych bloków obliczających i przetwarzających wyniki transformacji Fouriera. Są to bloki widoczne w sekcji Power Spectrum Estimation. Korzystamy tutaj w pierwszej kolejności z bloku o nazwie FFT, dostępnego w bibliotece DSP System Toolbox. Otwieram teraz okno dialogowe tego bloku. Służy on do wyznaczenia transformacji Fouriera za pomocą algorytmu FFT. Zwróćmy uwagę, mamy w nim kilka ustawień, m.in. wybór implementacji algorytmu FFT, skalowanie sygnału wyjściowego oraz określenie długości transformacji. Widzimy domyślnie zaznaczoną opcję Inherit FFT Length from Input Dimensions, czyli długość obliczanej transformaty jest zdeterminowana i określona przez długość sygnału wejściowego. Powstaje pytanie, jaka jest zatem długość naszego sygnału na wejściu. Symulacje w środowisku Simulink odbywają się w domenie czasu, gdzie próbka po próbce sygnały wejściowe są przetwarzane poprzez funkcje reprezentowane przez kolejno podłączone bloki. W każdej chwili z czasowej symulacji blok FFT wylicza transformatę Fouriera z sygnału wejściowego, tyle że na jego wejściu pojawia się w danej chwili tylko jedna próbka sygnału. Transformację wyznaczymy z sygnału złożonego z większej liczby próbek. Potrzebujemy zatem dodatkowego mechanizmu, który pozwoli nam grupować próbki ze sobą. Pierwszym ze sposobów takiego grupowania jest wykorzystanie wewnętrznych buforów tworzących ramki, czyli zestawy kolejnych próbek sygnału. Bufory takie znajdziemy w blokach generujących sygnały pochodzących z biblioteki DSP System Toolbox. Wejdźmy teraz do okna ustawień bloku Sine Wave, pierwszego z nich. Znajdziemy w nim taką pozycję samples per frame, w której użytkownik może zdefiniować, ile próbek ma się znaleźć w jednej ramce. W naszym przypadku liczba próbek w ramce jest przechowywana w utworzonej w workspace MATLABa zmiennej o nazwie n, która teraz jest równa wartości 256, czyli 256 próbek w jednej ramce. Oznacza to, że w trakcie trwania symulacji obliczenia w blokach znajdujących się po bloku Sine Wave są wstrzymywane aż do czasu zapełnienia się bufora 256 próbkami. Blok FFT wyznacza następnie transformację Fouriera z otrzymanej pełnej ramki danych. Możemy sprawdzić, jakiego rozmiaru sygnały są przesyłane w naszym modelu poprzez uruchomienie odpowiedniej diagnostyki. W tym celu klikamy na górnym pasku na opcję Display, następnie Signals and Ports, Signal Dimensions. Wówczas nad liniami sygnałowymi pojawia się pomocnicza informacja o tym, jakiego rozmiaru sygnały są przesyłane. Nawiasem mówiąc, blok transformacji Fouriera nie jest jedyny, który wymaga przekazania mu paczki ramki próbek. Operacje na ramkach spotykamy także przy wyznaczaniu innych transformacji, takich jak dyskretna transformacja falkowa czy dyskretna transformacja kosinusowa. W takich sytuacjach również przydaje się opcja buforowania danych.
przypadku, gdy dany blok nie posiada wewnętrznego ustawienia liczby półek w ramce, możemy utworzyć zewnętrzny bufor, korzystając z bloku o nazwie buffer. Pochodzi on także z biblioteki DSP System Toolbox. Oprócz ustawienia wyjściowej długości buforów, posiada on także m.in. opcję definicji nakładania się zawartości sąsiednich ramek o zadaną liczbę próbek ustawieniem buffer overlap. Ta opcja przydaje się, gdy chcemy otrzymać uśrednione wyniki naszych obliczeń. Istnieje także trzecia możliwość kontroli długości danych wykorzystywanych w obliczeniach. W sytuacji, gdy długość transformaty Fouriera ma być inna niż długość sygnału wejściowego, wówczas wewnątrz bloku FFT możemy odznaczyć opcję Inherit FFT Length from Input Dimensions i następnie podajemy własną długość transformaty. Dobrze. Wyjście z bloku FFT to transformata w postaci zespolonej. Żeby wyznaczyć z niej widmo amplitudowe, możemy skorzystać na przykład z bloku Complex to Magnitude Angle. Podnosząc następnie moduł z liczby zespolonej do kwadratu, otrzymamy estymatę widma mocy naszego sygnału. W Simulinku nie znajdziemy wprost bloku będącego odpowiednikiem MATLABowej funkcji FFT Shift, która przesuwa widmową składową stałą do środka wektora transformaty. Możemy natomiast skorzystać tutaj z bloku MATLAB Function i z jego pomocą zawrzeć kod MATLABa wewnątrz modelu simulinkowego, w naszym wypadku realizującego operację FFT Shift. Blok ArrayPlot posłuży nam natomiast do wykreślenia charakterystyki amplitudowej sygnału. Umożliwia on wizualizację generalnie podanych na wejście sygnałów wektorowych. Ważne jest w naszym przypadku określenie rozdzielczości częstotliwościowej wykresu, którą definiujemy w ustawieniach konfiguracyjnych, tutaj klikając w lewym górnym rogu na symbol koła zębatego i wpisujemy tę rozdzielczość w sekcji Sample Increment. Symulacja już wcześniej została przeprowadzona. Widzimy na wykresie dwa wyraźnie wybijające się prążki, czyli dwie częstotliwości składowe około 30 i 50 Hz oraz ich lustrzane odbicia w ujemnych częstotliwościach. Za pomocą narzędzia Peak Finder możemy odczytać maksymalne wartości i ich dokładne położenie. Tym sposobem stworzyliśmy prosty system estymujący widmo mocy sygnału. Nie jest to jedyny sposób działania. Moduł DSP System Toolbox zawiera także inne bloki umożliwiające analizę zawartości sygnału. Operacje niskopoziomowe, które tutaj widzimy, możemy także zrealizować za pomocą m.in. bloku Spectrum Analyzer, który emuluje działanie sprzętowego analizatora widma. Będzie o nim szerzej mowa w jednym z kolejnych filmów. Na razie pokażę Państwu efekt jego wykorzystania. Widzimy na wykresie przebieg zbliżony do tego widocznego w bloku ArrayPlot. Spectrum Analyzer posiada własny wewnętrzny bufor danych, także narzędzia do obliczania DFT i do właściwego przesunięcia bądź przeskalowania transformaty. Dzięki temu może on zastąpić wszystkie pokazane wcześniej bloki. Z jego pomocą, w zależności od ustawień, możemy wyestymować wartość RMS sygnału, jego moc bądź też widmową gęstość mocy. Mamy także możliwość wyznaczenia spektrogramu, czyli wykresu czasowo-częstotliwościowego sygnału. Dodatkowo w ustawieniach analizatora użytkownik może wybrać rodzaj okna czasowego, przez które zostanie przemnożony sygnał wejściowy, co pozwoli zredukować niepożądane efekty przecieku widmowego. To wszystko, co przygotowałam w tym filmie. Mam nadzieję, że zawarte w nim informacje będą pomocne. Zachęcam także do śledzenia informacji bieżących umieszczanych na stronie naszej firmy pod adresem www.ont.com.pl, a także do obserwowania naszych kont na portalach społecznościowych oraz kanału na YouTubie. Dziękuję bardzo.